Hej, witam was, z tej strony Gal i wracamy do naszej przygody. Czas się ruszy troszeczkę do przodu. Heading to that location. Myślę, że trzeba się troszeczkę tutaj zdezorganizować. Z ochotą. Dwóch żołnierzy niech pobiegnie sprawdzić, czy coś tutaj jest na tej mapie. Nie ma, ale są otwarte drzwi, co oznacza, że coś niedawno musiało stąd wybiec. Mimo wszystko chyba dwóch żołnierzy zostawię sobie na wieżyczkach, jeżeli coś by nam miało z tyłu wyskoczyć, a poza tym snajperzy muszą mieć osłonę. Zaraz będę na miejscu. Kogoś muszę wysłać również tutaj na dół, żeby otworzyli... Widzę wszystko. Otworzyli te... ten przekaźnik, co tutaj jest. Rozkaz, wypatruję wroga. Nie wiem, co dobrze zrobiłem, że Łukasz nie dostał żadnej obstawy. O, no, widzicie. Coś źle będzie leciało nam. Coś nam będzie leciało. Zero litości! O kurde, Muton i dwóch floaterków. Jak oni, skąd oni się wzięli? Okej. Okay. Tutaj. Dobra, mamy Chrysalida, mamy Newtona. I teraz tak, po pierwsze, czy ty go widzisz? Nie widzisz go. Kto go widzi? Widzi go Łukasz. To trochę nie fajnie, że tylko go Łukasz widzi. Żółtek, podbiegnij tu. Przestraszyła mnie trochę moja żona. No to żółtek, rozwal tego Chrysalida. Okej. Okay. Jak tylko możesz nie widzieć stąd? Demon, niech wypłoszy tego... Niech wypłoszy tego właśnie Mutonka. Teraz go widzi ładnie na snajper. No to snajper niech strzeli do niego. Za 12. Świetny strzał. Kurde, 12 z takiej broni? Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, kto teraz widzi... Nie wiem, że żółtek widzi tego. Nie, żółtek widzi tylko tutaj tego u góry. Okej. Okay. Ty też go widzisz. Już się zatopiłem. Podbiegnij tutaj, czy będziesz widział ich obydwóch? Nie, widzisz tylko i wyłącznie tego Mutona. I go nawet... i nie trafiasz do niego. No pięknie. Co za gówno. Okej. Okay. Ale tutaj trafiliśmy do Mutonka. Muton zabity. Podbiegnij tutaj Overwatch. I... tutaj niech podbiegnie Smurfetta Overwatch. I zobaczymy, co zrobi ten floaterek. Falling back? Czasami się mylicie, bo może wcale nie być falling back. A jednak, tylko że za pełną osłonę. Dobra, wycofał się, ktoś go widzi? Wypaczyła go Smurfetka. I nawet trafiła. Stąd powinien go również widzieć Wyborowa. Tak mi się wydaje. Żółtego nie widzi. Wyborowa? Wyborowa go widzi i go zabija. Pięknie. Wyborowa jak za dobrych lat w poprzednich sezonach. Tak właśnie wymiatała zawsze. Żółtek musi przeładować, Artur musi przeładować, tu muszę przeładować, tutaj włączymy sobie Overwatcha. Czekamy. O kurde, kolejna grupka leci. No dobrze. Czy Wyborowa widzi ich? Żółtek ich widzi. Smurfetka ich widzi. Wyborowa jednego widzi. No to niech Wyborowa strzeli, jak już jednego w nich widzi. Tylko, że nie wiem, czy nie lepiej będzie. Z którego to w ogóle widzisz?
Widzisz Miotona. Czy widzi również Miotona mój Łukasz? Widzi go. Nie, to jest strzał do floaterka. Czyli ty widzisz tylko floaterków, dobra. Adaś nie widzi nikogo. To chyba mi nic nie da w takim razie, bo myślałem, że sobie holotargeting ustawię na nim. Na razie zacznijmy od wyborowej. Niech wyborowa strzeli do tego Miotona. 81%. Tak za 5 jakbyś trafiła, byłoby nie najgorzej. No, za 6. Dobra. Biorę. Czy ty widzisz... Widzisz tylko floaterki. Mhm. Ty widzisz tego Miotona. To spróbuj dwa razy do niego. Raz. Celnie został trafiony. I drugi raz. Kurde, ale tylko za trójkę. Ty strzel... Chyba do obojętnych którego, ale może tego. Chora targeting. Dobrze, za piątkę. Ale nie zabiłeś. Teraz jeszcze mam dwa strzały u żółtka i dwa strzały u... Smurfetki, smurfetka. Dobra, Newton załatwiony. Teraz tak... Czy ty jesteś w stanie ich obydwu załatwić? Chyba jesteś w stanie obydwóch. Pozbądź się na początek tego. I teraz tego drugiego. Jeżeli go nie zabijesz, to wtedy wkroczy do akcji smurfetka. Okej. Good riddance. I was not successful. Smurfetka chyba musi wskoczyć jednak do akcji. Nie będziesz nic widział, nic nie widzisz. Czy ty nie dobiegniesz? A czy stąd byś go widział? Raczej nie, by ci ta ściana przeszkadzała. Osłaniam resztę oddziału! Overwatch, Overwatch, smurfetka. Czy jesteś w stanie go zabić? Raczej nie, bo nie trafisz krytycznie. A przy szale zwykle to jest tylko piątka. Floater powinien się wycofać, teoretycznie. No ale zobaczymy co zrobi. A tak to się może... Tak to się możesz wycofywać. Spanikował nasz floaterek. Żółtek załadł go i przeładuj. Dobra, reloading. Ty już zacznij biegać w tą stronę. Reloading. Overwatch. Reloading. Reloading. I reload. Tutaj się rozglądamy. Dobra. Aha, jeszcze nie przełączyłem tego przekaźnika, tak? To żółtek się cofnie, przełączę ten przekaźnik. Commander, that conduit is down. But it might be faster if our troops just hit the others with explosives. A skąd je wezmę ci? Skąd ci wezmę jakieś ładunki wybuchowe? Tak jest, dowódco. Co? Może mi powiesz? No to tak zrobimy. Ani nie mamy rakiet, ani nie mamy granatów, nic nie mamy wybuchowego na tym miejscu. Wyznaczam strefę ogniową. Z drugiej strony dla mnie to lepiej, bo więcej Aloysów mi się... zostanie. Dobra, coś tam jeszcze słychać. Czekajcie, jeszcze nie było cyberdyska. Mam jakieś głupie przeczucie, że coś nam wyskoczy zaraz z tyłu. Dlatego też... Ruszam do celu. Cofnijmy sobie żołnierzy dwóch tutaj do góry. Jakoś kurde mam takie dziwne przeczucie. Nie wiem, obym się mylił. Obym się mylił. Ale na razie spróbujemy zrobić to tak. Dwóch żołnierzy zostawimy. Ruszam. Zobaczymy, czy czegoś nie wypaczę. Gdzieś powinien być cyberdysk. Z drugiej strony, nawet jeżeli ten cyberdysk będzie na tamtej mapie, tam gdzie zawsze... Rozkaz, wypatruję wrogów. To i tak się wycofam tutaj i będę z tych wieżyczek z nim walczył. No gdzie to? You've got a wave of X-rays closing on your location. Eyes up. I co? No nie no, no to sektoid to jeszcze nie jest problem. Zresztą może go zabijemy. Nie, niestety. Teraz powinien cyberdysk gdzieś wyskoczyć. Tu u góry, jak zawsze?
Zawsze tutaj się pojawiał Cyberdysk. No. Chyba się nigdy nie pojawił. Dobra, załatw go. Okej. UFO zneutralizowany. Żółtek. Tutaj. Mam taki plan, że nawet jeżeli on wyskoczy do góry, po prostu wycofamy tam tych żołnierzy z dołu. Przyjmiemy go tutaj, u góry. Wypatruję wrogów. Snajperzy moi będą wtedy ładowali piękne pociski, jak on tam gdzieś u góry się pojawił. No zobaczymy. Nie ma go? Tak jest. Reload. Dobra, ciśniemy! No nie wiem, na razie go nie widzę. Myślicie, że nie będzie Cyberdyska? Tak jest, że to zmienili? Ale to, wiecie co, raczej się z tego bym nie spodziewał, bo o ile gram z tego Long War'a, to raczej jest trudniej niż łatwiej. Nie wydaje wam się, bo mi się wydaje, że jest trudniej niż łatwiej. Scanning. Wypatruję wroga. Roger that. Scanning. No chodźcie, brudasy. No ale dobra, mogę się mylić. Fajnie by było. Tam coś jest. Chyba nie jesteśmy tu sami. Floater i Muton, dobra. Ciekawe, czy nasi snajperzy będą coś widzieli. No ale obawiam się, że mogą nie widzieć. Jest, Cyber. Jest tutaj, gdzie zawsze. Dobra, tego nie zmienili. Strzela do kogoś. O kurde, kogoś straciliśmy. Trybik? To chyba był trybik. Tak, tak tu Kania został. Prawdopodobnie to był trybik. Cholera jasna. Ty widzisz tego floaterka. Mimo wszystko wycofaj się. Idę. Tutaj, Overwatch. Broń w pogotowiu. Tutaj się rozgląda. Tu się wycofuję, tu rozglądam się. Rozglądam się. Steading weapon. I steading weapon. No dobra. Newton podbiegł tutaj. Stan go powinien już coś widzieć. Dobra, widzisz go. Spróbuj do niego strzelić. Ciekawe, który mój żołnierz go widzi. Snajper go nie widzi. Ty go widzisz, tak. Spróbuj do niego dwa razy strzelić. Raz. Jakbyś go zabiła, byłoby genialnie. A, pudłowała. Żaden się nie prześliźnie. Czemu nigdy nie może być genialnie? Rozkaz! Wypatruję wrogów! I'll be watching. Kurde, byłoby tak byłoby tak pięknie. O, jeszcze ktoś się nadzieje na jakiegoś wrocza? A, stąd. Aj, kurde, jeden mu został. Kurde. Mam nadzieję, że nie może strzelić. Zerkajcie na skrzydła! Oh my god. Nie! Nie! Ja chcę do domu! Słyszymy drugiego, że stracił żołnierza? Chyba tak. To wszystkie chyba moje apteczki już poszły się... To był Adaś, tak. Adaś miał apteczkę i apteczkę miał jeszcze... Trybik. Żadnego z tych żołnierzy już nie ma z nami. Cyberdyska chyba widzę teraz. Widzę go ładnie. To z precyzyjnym shotem 55% szans na krytyczny. Do kogo ja celuję? Aha, do Mutona. Kurde, myślałem, że do Cyberdyska celuję. I'll handle it. Już powiem wam, że się tak ucieszyłem. O, to może bym zabił, no ja. Któryś jest na Overwatchu? Nie. Ale chyba się wycofam jednak tutaj. Osłaniam resztę Overwatch. Ty widzisz tego, może ci się uda ściągnąć. Kurde, poniosłem spore straty na tej misji. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że aż tak jest. Dwóch żołnierzy stracę. Mam nadzieję, że nie więcej.
Cover fire? Tak jest, cover fire. I have eliminated the target. Okej. Czy to będzie szalał? Jeszcze Cyber został. Dobra. Sniper. 77%. A to powinienem zacząć odwrotnie. Powinien najpierw strzelać Łukasz. Adjusting sights. Bo Łukasz ma holotargeting. A później snajper. Żółtek. Nie trafił. Artur. Zostało mi... Nie, 5 żołnierzy mi zostało. Ale stracę znowu mnóstwo... Cel zlikwidowany. Stracę znowu mnóstwo... No chodźcie, mnóstwo doświadczenia stracę. Pięknie, podwójny strzał trafiony. Coś czuję, że granata rzuci. Za dwójkę. Kurde. I to granat teraz? Nie, za nisko jest chyba, że rzuci granata. Tylko Overwatch. A, ty go nie widzisz. Tu tego nie widzi. Tu go widzi ładnie. Z Mercedesa. Trafia. I niech przeładuje. No i snajper, 100%. Kurde, trybik. Trybik był chyba w kapralu, kapralem, więc straciliśmy 3 doświadczenia. Może się na Overwatchach zabije. A może go żółtek teraz wybije. Tak jest, za 5, pięknie. Uff. Teoretycznie najtrudniejszą część tej misji mamy za sobą, bo ten Cyberdysk zawsze był ciężki. Dobra, przeładujmy. Rozglądajmy się, przeładujmy. I przeładujmy. Tylko tak, z jednej strony rozwaliliśmy najtrudniejszych przeciwników, z drugiej strony stało mi 2 snajperów. Wszystko. To nie jest akurat coś, co mnie cieszy. Tym bardziej, że nie wiem, ile tam na ostatniej części mapy mogę się spodziewać obcych. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakoś tak źle. Opuszczam tą świetną miejscówkę, bo musimy się przenieść na tą ostatnią salę. Okej, musimy się przenieść na tą ostatnią salę, ale będziemy to robili wyjątkowo wolno. Po prostu nie mogę sobie pozwolić na stopę kolejnego żołnierza. Okej. Straciliśmy Adasia. Prawdopodobnie 2 kaprali straciliśmy. Prawdopodobnie... O! Ale to wynika z tego, że już byśmy nikogo nie mieli? Mapy, te tury przeskakują bardzo, bardzo szybko. Więc by trochę wynikało z tego, że już mamy tylko tych, przełączyć przekaźniki, coś tam może spadnie nam jeszcze z góry. Ale raczej wszystko wyczyściliśmy na tej mapie. Kurde, żałuję tylko tego trochę moich 2 żołnierzy, no ale no. Co mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. Sniper tu. Widzę wszystko. Rozumiem. Wypatruję wroga. No dobra, nic nie ma. Prawdopodobnie tylko musimy teraz przełączyć te przekaźniki i będziemy mogli działać dalej. Prawdopodobnie. Rozkaz. No ale dobra. Nie słyszę, żeby cokolwiek się pojawiało, więc coś czuję, że to może być. Więc to może być tak, jak wam mówię. Zaraz się dowiemy. Może tak, Kinga zostawmy tu jednak z tym. Kingę i Artura zostawmy z tyłu, jakby miał nam coś wyskoczyć. Overwatch. Kurde, tutaj!
trochę daleko. Rozkaz. Trochę daleko nam to wyskoczyło. Position confirmed. Overwatch. Czy tutaj byś go widziała, jakby coś? Nie, to jest jakiś... Nie ma szans widzieć go z tej perspektywy. Ale na wszelki wypadek Overwatch. Ten pilman powinien sam do nas przyjść. No właśnie. O kurde, obydwaj spudowaliście. Teraz jakby was zatruł, to już by się zrobiło nieciekawie. Za szóstkę. Ja wam powiem, że nie spodziewałem się, że on nas tak będzie mógł trafić. Artur. Za piątkę. Kinia. Nie, nie Artur, teraz kinia. Dobra, kinia. Trzeba było trafić tego Overwatcha wcześniej. Nie byłoby problemu. Przeczesuję teren. Robi się. Snajper. Czy stąd coś wypaczysz? Nie no, tak wygląda na to, że tutaj już nic nie ma. Trzeba tylko przełączyć te przekaźniki i tyle. Will do. Ale to zobaczymy. No to czy jednak już ma jakieś 20 minut. Okej. Tym razem się filmem z tej strony pojawił. O i z tej. Ten nie żyje, bo go żółtek zabije. O kurde. Good riddance. Problemem jest teraz ten Mutonik u góry. That's another conduit down. You only need to deactivate two more. Żółtek się rozgląda. On the move. Kinga się będzie rozglądała stąd. Już się za to biorę. Tutaj przeładuj sobie. Świeże pestki w magazynku. Nie wiem, czy nie lepiej cię było trochę schować. W drodze. Łukasz tutaj się rozgląda. Roger, o kurde. Dobra. Snajpera nie jest tak łatwo trafić, to też fakt. Jeszcze jeden tutaj? O kurde. No dobra. Czekaj, on nie znał Overwatchu, bo on strzelił. Czy to będziesz widział, Artur? Artur go widzi. Może niech do niego spróbuje strzelić. Dobra, za piątkę. Moja pani snajper go teraz będzie widziała. Kinga tutaj. Rozgląda się. No pani snajper go widzi, ale czy go w stanie zabić? Niestety nie. Overwatch. Co on zrobi? Kurde, szkoda, że go nie zabiłem. Mamy sztywnego. Jak to? O cholera! Na szczęście nie mamy. Tu idzie. Teraz żółtek? Dobra. Obydwoje. Nie no, żółtek jak trafia to zabija. Tylko teraz ten Mutant nie będzie miał żadnego Overwatcha, nie dostanie. Co za gówno. Gdzie ten Mutant jest? Cholera, gdzie ten Mutant jest? Ten tutaj nadal stoi, tam gdzie stał. No powinniście go zabić. Dobra. Artur. Gotów do akcji. Artur działa. Wyznaczam strefę ogniową. Overwatch. I'm watching for you. Jest Mutant. Dobra, no chyba po nim. Dobra, żółtek. Tak jest żółty. Wróg nadal stoi. Acknowledged. Okej, tak jest, żółty tak jest, robi siła cała naszej ekipy, bo żółty jest z nami. Wypatruję wroga. Tu, przeładuj. Reloading now.
Standing weapon. Tam chyba w środku już nikogo nie ma. Prawda? Heads up, boys and girls. Intel suggests hostiles are headed right for you. Czyli coś może nam teraz spaść w tytule, tak? Ruszam do celu. On my way. To się rozglądamy. Okej. Na razie nic. Okej. To już jest ostatnie dwa przekaźniki przed nami. Rozkaz. Prawdopodobnie z tych przekaźników nam coś spadnie, ale jeszcze nie wiadomo czy gdzie. I'm on the move. Steading weapon. I'm covering that area. A, przełączmy to od razu. Nic? To co, przełączę to i będzie koniec misji? Nicely done, Commander. That ship is now officially under XCOM control. Although I don't think it will fit in the hangar. Dwóch straconych. Grunt, że nie straciłem nikogo z tych moich czołowych żołnierzy. Mnóstwo surowców zdobędę. To jest trudna misja. Przeżyliśmy cyberdyska. To też bardzo cieszy. Fakt, że wpadliśmy w pułapkę w jednym momencie. Wszyscy ranni. No tak jak mówiłem wam, po tej misji wszyscy minimum 8 dni. Demon Smurfetka 8. O! Zank tylko 6, to mnie cieszy. Zginął Trybik w Kapral i zginął Adaś, też Kapral, czyli 6 do tyłu jesteśmy. Remember. Ale przyjdzie teraz 6 rekrutów, to może się szybko to jakoś odrobi. Wiecie co? Nie mam kasy żadnej, żeby sobie kupić. Chciałbym warsztat zbudować jakiś. Kurde, właśnie się tego spodziewałem, że nas Exalci zatakują, jeżeli nie puścimy zwiadu. No, ale nie miałem nawet kogo wysłać na tą misję, więc... No kurde, no i dalej nie mam kogo wysłać na tę misję. Najbardziej się taka wydaje Danusia. Aha, Danusia nie może iść na tę misję, bo... Dopiero za 13 godzin by mogła. To poczekajmy te 13 godzin. Może się nic nie stanie. Jest, Danusia wróciła, to może teraz będziemy mogli posłać ją na tą misję. Danusia. Ej, lista. Danusia. Dobra, Danusi damy... Aha, plus 3 ma. A jak mi dał to? To jest 16. Dobra, myślę, że tak to zrobimy. Czekajcie, cover jeszcze raz. Danusia, idziesz na tę misję. Dobra. We've been picking up some odd transmissions lately. Ale jestem na minusie teraz. Drugi dla naszych scoutów się znalazła. Tutaj jakiś projekt się zrobił. A teraz tak, może hangary. No uzbroimy jednego. Czekajcie, jak to wygląda. Tu jest za 2 dni. Tu jest za 3 dni. Gdzie mam mniej? Tam mam 6, tu mam. To może tutaj uzbroimy. Reloaded. Kanon. To się będzie uzbrajało 7 dni, więc... O, a tu może na tego jakiegoś drugiego w tym drugim... tym 7 dni. Może lutenet niech dostanie. Będziemy mieli dwóch uzbrojonych... dwa uzbrojone myśliwce. No dobra, tu kawałku broni jest dużo. Snajperka, świetnie. Commander,
We have multiple reports of new abductions in progress. The locations are marked on the hologlobe. Dobra, teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja z naszymi żołnierzami. Z 8 żołnierzy przybędzie za 4 dni. I za 4 dni również mamy operację przeciwko Exoltom. Dwóch żołnierzy przybędzie. Nie, za 2 dni przybędzie 2 żołnierzy, czyli w sumie 10 żołnierzy przybędzie. Fakt, że na misję przeciwko Exoltom potrzebujemy większych ilości żołnierzy. W tym momencie mam do dyspozycji zaledwie. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 żołnierzy miałbym do dyspozycji na tą misję. Ale z braków kadrowych na tą misję nie polecimy. Dobra. I straciliśmy. Nie no, Francja już. A Niemcy straciliśmy. No trudno. Nie miałem. Braki kadrowe powodowały, że nie poszliśmy na tę misję. A ta stówka by się przydała, jak nie wiem. Dobra, 2 żołnierzy przybyło, to teraz już jesteśmy gotowi na kolejną misję. Teraz tak. Czy coś możemy w ogóle sprzedać? Komputery mamy. To się może przydać. Seekerów mamy sporo. Nie no, tak do sprzedania to za bardzo nie mamy co sprzedać. Wysoko mały. No dobrze, no to agresywnie wysyłamy Dallasa. Wyślijmy pomp z balansem. Zobaczymy co to jest. Czy to jest Scout, czy to jest Fighter. Bangs out. We're getting eaten up here. To nie jest Scout. To jest prawdopodobnie Fighter. To jest prawdopodobnie Fighter. Contact detected. No dobra. Nie mamy laserowej broni, bo z laserową bronią to myślę, żebyśmy go bez problemu ściągnęli. Wyślijmy Dallasa. Dallas jest dosyć doświadczoną jednostką. Ale prawdopodobnie sobie nie da rady z nim. Kurde, uciekł nam. Ale już następny powinien sobie dać radę z nim. Dobra. Jest wysoko, więc raczej go tylko zeszczelimy. Nie będziemy mieli tutaj misji po tym. We're in pursuit. Powinniśmy go teraz zeszczelić. Raz powinno wystarczyć, żeby go zeszczelić. Nie, raz nie wystarczyło. Dwa nie wystarczyło. Trzy wystarczyło. O! A jednak, fighter to jest, tak? Nieznana klasa, czyli prawdopodobnie to jest fighter. No dobra. Kogo będziemy mogli wysłać? No wyślemy chyba wszystkich tych żołnierzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Akurat mamy 7 żołnierzy. 7 żołnierzy akurat mamy. Fakt, że rzutek jest za 4 godziny. Ale może sobie poradzimy tym składem, co tutaj jest. To tak, 2 snajperów. Może być kiepsko. Może być kiepsko. Poza tym reszta będzie niedoświadczonych. Dobra, zastanowię się i w następnym odcinku spróbujemy rozwiązać tą zagadkę. Trzymajcie się, na razie. Żubik.